Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z Robocrafta, jednak udało mi się nagrać ten odcinek, witam was bardzo serdecznie. Na samym początku chciałbym powiedzieć, podziękować użytkownikowi Mindacji za podsyłanie projektów mojego Onslika, kolejnego oczywiście, na następnego. Na razie nie będę ich realizował, ponieważ po prostu zwyczajnie nie mam czasu, ale jak oczywiście znajdę czas, to przebuduję mój pojazd. Na razie będziemy musieli się zadowolić tym. Jak zauważyłem, są tutaj pewne zmiany. Po pierwsze są skrzydła, co można zauważyć, ale ja myślę, że jednak nie będę się nim bawił, bo jakoś mnie to nie jara, ale to mogliście się dowiedzieć z Q&A, pewnie go już widzieliście. Ale tak, nie wiem co to dokładnie jest, bo tutaj widzę, że mam jakiś te, to się boję kliknąć, bo coś mi się tutaj pierdzielnie, nie wiem generalnie na czym to za bardzo polega. No ale cóż, no, jakoś to tam jest, więc nie wiem. Zobaczymy. I jest victory bonus, first victory bonus, pewnie jest na każdym pojeździe. Zobaczymy, jak mi pójdzie ta runda. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Jeśli pójdzie mi dobrze, to mam nadzieję, że naprawdę razy dwa to będzie hardcore JP, ogień JP, jak to mawiają. I po prostu zarobi milion tysięcy punktów. Mam nadzieję, że tak będzie. I zobaczymy. You are entered for battle. Zobaczymy, jak to tam jest. Mam nadzieję, że znajdę tutaj teraz ludzi do grania o tej porze, bo znowu jest jakaś 9:30. Nie przyszedłem do szkoły, dlatego zacząłem po prostu nagrywać. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę tutaj w przód ponagrywać. Zobaczymy, jak mi to tam pójdzie. Oczywiście jeszcze muszę troszeczkę się przygotować, bo jeszcze jednak będę szedł do szkoły, tylko będę odpowiadał na ostatniej lekcji, więc myślę, że jeszcze troszeczkę się później przygotuję, a na razie po prostu sobie ponagrywam. Patrzcie, co zrobili dla mnie, dziękuję wam, ale to jest super, teraz mogę sobie popatrzeć, kto ma jaki tier i tak dalej, wszystko fajnie, ale się jaram, zajebiście, zajebiście, to jest naprawdę hardkorowa. I jeszcze Battle Class 7-8, czyli od jakich do jakich tierów. Widać zajebiście, teraz mogliby tylko dodać nowe mapy, widzę, kurde, no starają się chłopaki. Starają się chłopaki. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba taka zmiana, bo tutaj właśnie nie zawsze to widać. Jeszcze teraz to mi pokazuje teleporting players. Jak ja niby zwykle miałem szary ekran, to tutaj jeszcze to pokazuje. A nie, i tak mam szary ekran. Czyli to się nie zmienia. Mapa tutaj widzę jest. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wszystko będzie działało. No, dobra, jedziemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Że nie będę tutaj musiał znowu jakoś się wycofywać specjalnie czy coś w tym stylu. Dobra, widzę, że tam jest jakaś pała. Tam już idzie inna pała. Idę tam pomóc mojej pale, żeby ta pała przeciwnika się nie za bardzo rozhulała. Dobra, jedziemy tutaj. To jest nasz. Fuck. Dostaję w plecy. Nie chciałem tego. O cholera. Co ja robię? Co ja robię? Ale to było bez sensu. Totalnie bez sensu. Co ja w ogóle zrobiłem? Ale może jednak dam radę go zabić. Dawajcie, dawajcie, dawaj, dawaj, dawaj. Jest, jest! Zabiłem gościa! Zajebiście! Ja myślałem, że to jest takie bez sensu. Mogłem go zabić troszeczkę wcześniej, oho. No to zajebiście, jestem w dupie. Help me. O, napierniczam, dobra, napierniczam. Ja! Ha, 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 ha! Pomóż mi, gościu. Pomóżcie mi. I'm stuck. I niggas. Niggas. No chyba mi moje nygi nie pomogą. No ale dobra, i tak mamy dwa kile. Co jest zajebiste, bo to jest pierwsza runda i ona jest razy dwa, czyli naprawdę hardkorowo. Szkoda, że nie dam rady tam podjechać. Szkoda, że się przewróciłem. No naprawdę w sumie szkoda. Jakby mi jeszcze pomogli. Kurde. W sensie? Co? Co? Jak to, że co? Nie wiem, o co chodzi. Czy on mówił o tej mojej pomocy, czy o czymś innym, bo nie mam pojęcia, coś... Albo jestem nie w temacie, albo... Albo nie wiem, albo coś spieprzyli totalnie. No ale dobra, zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś to tam mi wyjdzie. O ja pierniczę, oni nas jeszcze pokonają. Patrzcie, tamten ziomek tam jest jeden. Kurde. Jest tam. Trafiłem go, o fucking hell. No i on mnie też trafił. Cholera. Chyba coś mi się wydaje, że zginę, niestety. Zostaw mnie, pało, pało, zostaw mnie. Zostaw!
fucking hell! Co to jest za typo? On nas wszystkich zniszczy. Ja chcę popatrzeć, jak on sobie radzi. A, i ma te skrzydła, skurczybyk ma. Jest Team Victory! Szkoda, że zginąłem, ale dobra, nice. Team Victory zawsze spoko, chociaż to chyba mi nie da Victory bonus niestety, no ale cóż, no, zminimalizowało mi grę. No nie, nie mówcie mi, że nie zobaczę mojego pierwszego wyniku. No nie, jeszcze będę musiał włączać grę od nowa, zajebiście. Dobra, jesteśmy. Właśnie zauważyłem, że patrzcie, first victory bonus, bo nie wygraliśmy, to tak? Zarobiłem i tak 2,8 tysiąca z tego co widzę, tak mi się wydaje. No ale widzicie, first victory bonus dalej działa, ponieważ poprzednio nie wygraliśmy, ponieważ nas po prostu zniszczyli, więc bardzo, bardzo jest fajnie po prostu. I zaraz, jeśli teraz na przykład znowu nam dobrze pójdzie i tym razem na przykład wygramy, ponieważ nas nie zniszczą, to będziemy mogli zdobyć naprawdę dużo pieniędzy, mam nadzieję, że... No zobaczcie, jak teraz 2,8 tysiąca wyciągnąłem za przegraną, to jeśli wygram, to myślę, że 6 tysięcy to spokojnie, a myślę, że nawet więcej, bo skoro bez bonusu 4 tysiące udało mi się wyciągnąć raz, to z bonusem będzie 8 tysięcy, to będzie po prostu zajebiste, bo to naprawdę, naprawdę już dużo pieniędzy jest. No cóż, dobra, zobaczymy jak mi to tam pójdzie, na razie mi się ładuje, szukamy jakiejś gry, znowu będą 7-8 tiery, co mi się podoba, ponieważ chociaż nie wiem jak to będzie, pewnie 10 i 9 będą walczyć razem z 7 i 8, to tak jakoś tam będzie, tak mi się wydaje. A to bardzo dobrze, bo teraz ja jestem jakby w tych lepszych z tych gorszych, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ponieważ zwykle jest tak, że pierwszy z drugimi, trzecie z czwartymi, piąty z szóstymi, siódmy z ósmymi, dziewiąty z dziesiątymi. Oczywiście to się czasem miesza, nawet 7 tier może czasem walczyć z 10, jeśli nie będzie żadnych ziomsów tutaj, przecież mi się zdarzało już walczyć z 10, to nie przez to, że ktoś tam był ze mną w teamie, tylko tak normalnie też. Więc no tutaj naprawdę może być różnie, no różnie to bywa. Zobaczymy. O, znalazłem bitwę w końcu. No i tak jak mówiłem, 8-9 tiery. No teraz jest tak, raz jest tak, szkoda. Szkoda, bo wolałbym 7-8, no ale nic na to niestety nie poradzę. Tutaj mogę troszeczkę dostać w papę, więc to mi się niestety nie za bardzo podoba. Nie lubię, poza tym zwłaszcza, że jest słaba mapa GJ1214BS1, co jest słabe. Ale dobra, nic na to nie poradzę. Swoją drogą chciałem was przeprosić za to, że może tak troszeczkę robić takie... ponieważ no tutaj niestety mam przeciąg w domu, ale nie mogę zamknąć okna, bo po prostu wtedy się ugotuję. Chociaż niby już nie jest aż tak gorąco, ale mimo wszystko myślę, że to aż tak bardzo nie przeszkadza. Jeśli będę mówił, to raczej nie będziecie tego słyszeć. I o to chodzi, dlatego muszę mówić. W takim razie lecimy sobie tutaj. Nie będę teraz wyjeżdżał jakoś specjalnie tutaj do przodu, bo jak tylko wyjadę, to pewnie dostanę w dupę. Oż to w dupę mać. Co on tutaj robi? Dobra, jadę tam do niego. Panie! Dobra, jadę tam do niego. Mam nadzieję, że go spotkam w jakiś taki sposób, że on będzie leżał na przykład, czy coś. Napierniczam! Dobra. Dobrze! Fuck! On do mnie strzela! Napierniczam! Napierniczam! Napierniczam, napierniczam, dawaj, 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 dawaj go, dawaj go, dawaj go! No co jest, nie mogę go trafić, ja pierniczę, dobra, zabiłem go. Czy ktoś inny mnie już tutaj jeszcze bije? Nie, nikt inny mnie nie bije, czyli on nie tak ten... czy on mi napisał nice, czy komu on napisał? Nie, nie mi. Dobra, to dobrze. Bo to wcale nie było nice, bym się zdziwił. To było takie normalne raczej zabicia, raczej wręcz żałosne, ponieważ no kurde, nie mogłem go trafić przez dość długo. A tutaj goście napisał nice, to fajnie, że tutaj też piszą takie rzeczy, że to nie jest tylko w jakimś kodzie, czy innych CS-ach, FPS-ach. Tylko tutaj też potrafią napisać nice, chociaż nie wiem jak tutaj można fajnie zabić, ale ewentualnie może być git. W sumie jeśli się wyceluje, z tego jakiś nice shot może być. Swoją drogą, to tak ostatnio pokminiłem sobie troszeczkę w trakcie Q&A, jeśli ktoś nie ogląda, to zapraszam. O Robocrafcie i tak pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby można było montować wszystko, wszystkie typy działek w jednym. Oczywiście wiem, że trudno jest wtedy, powiedzmy, wiecie, robić coś takiego. Cholera, to będzie Victory, a zabiłem tylko jednego, może być cienko, oj, może być cienko, troszeczkę zmarnowana mi się wydaje ta pierwsza wygrana dnia. No cóż, zobaczymy. 2000 coś tam, 4660, no. Jest git, powiem wam, że jest git. Nie wiem o co chodzi z tymi wszystkimi tygrysami, bo to jest takie dziwne. Teraz mam 7 takich dużych gwiazdek. Dlaczego mi zabrało te gwiazdki? Czy ja coś zrobiłem? A nie, nie zabrało. 8 i ten 9. Nie wiem o co tutaj chodzi.
W każdym razie coś tutaj bym sobie odblokował. Proponowaliście mi, żebym sobie opracował takie działko frontowe L10, bo już teraz nie ma L5, tylko jest L10, więc ten i na przykład właśnie bym sobie odblokował to i to. Czy to mi zjedzie wszystko prawie? Ja to kurna nie wiem, o co tutaj chodzi. To tak się wydaje, tak jakbym teraz za takie coś miał zapłacić tyle, że żebym się zesrał, kurna. Ech, nie wiem. Ja mam Uber jakieś checkpointy. Nie wiem, o co chodzi z tymi Uber checkpointsami. Są chyba normalne. Aha, czy jakoś... I mam 9 ósemek. Nie wiem, na jakiej to jest zasadzie. Chyba jedna dwójka to są dwie jedynki? Tak to jest? Nie mam pojęcia, no. No, nie mam pojęcia, jak to jest. Zobaczymy. A nie, bo ja mam... No, może dlatego, że mam 8 tier, to jakoś tak idzie. Nie mam pojęcia. Dobra, to jest nieistotne. Cholera, znowu zapomniałem puścić ten timer z powrotem. Dobra, lecimy kolejną bitwę. Tym razem niestety żadnego bonusu nie będzie. Mam nadzieję, że trafię na siódme, ósme tiery. Zobaczymy. Chociaż troszeczkę słabo to widzę, bo mało tych siódemek teraz jest i nas też jest dość mało. Ale mam nadzieję, że wymiesza dziesiątki z dziewiątkami, a my sobie jakoś tutaj poradzimy z siódemkami. No, mam nadzieję, że tak będzie. Trudno powiedzieć, jak będzie, no bo tak naprawdę trudno. Mam teraz 8900, co już jest naprawdę fajną sumką. Zastanawiam się teraz naprawdę nad tym, co ja mam teraz robić. Czy kupować nowy pancerz, nowe coś tam. Na razie się wstrzymam, ponieważ dostałem te projekty od Mintacji. O, 8-7, fajnie. Dostałem te projekty od Mintacji, postaram się zrobić ten pojazd, bo wydaje się naprawdę fajny. Tylko czekam na jeszcze widok od boku. I myślę, że będzie naprawdę zajebiście. Chciałem cię od razu też, Mintacji, przeprosić za to, że ci nie odpisywałem, ale mój brak czasu po prostu na to troszeczkę nie pozwalał. No ale cóż, no. No tak. Dobra, jedziemy sobie teraz tutaj. Jedymy, brum, brum, brum. Jedymy, brum, brum, brum. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj jak pojadę... Nie no, znowu nie będę się jakoś gdzieś tam pchał. Pojadę sobie tutaj, stanę mniej więcej w tym miejscu. A widzę, że tutaj znowu taka pała jedzie. Leci właściwie. No to może się gdzieś tutaj tak ustawię i będzie gites. No cholera, dobra. Dobra, napierdzielam, mam nadzieję, że... O fuck! No nie! No nie, no co? Dobra, żyję. Gdzie jest mój team cały? Ja się pytam. A ten typ tam tutaj podleciał. Troszeczkę za późno sobie tutaj przyszedłem. Nie złapałem go. Dobra, ja się tutaj będę trzymał. Oni już nam zajmują bazę. No zajebiście. To ja nie wiem, co ja mam teraz robić. Dlaczego cały nasz team pojechał tamtędy? To ja nie wiem. Dobra, na razie podjadę tutaj. Wypadałoby gościa tutaj ubić. Bo troszeczkę mnie denerwuje, że nam już zajmują bazę. Oh fucking hell! Z tyłu mnie biją. Dobra, mam nadzieję, że się tutaj... wybronię jakoś, ale gościu ma lagi. Serio, aż tak? Aha, bo to jest jakiś latający, ja myślałem, że to jest taki jakiś typo. Ale jestem w dupie. Ale jestem w dupie, czy to ja miałem takie lagi, czy oni? Ja pierniczę, ale to była najgorsza runda chyba ever. Chyba bardziej, chyba słabszej rundy chyba nigdy nie miałem, tak naprawdę, nie wiem. Ja pierdzielę i to jest ósemka? Serio? Ja pierniczę. Nie wiem, ten pojazd jest dość dziwny. Dobra, Exit Battle, nie będę już tutaj ich oglądał, bo to nie ma sensu. Lecimy sobie, mam nadzieję, że pocisnę sobie jakąś lepszą, fajną, fajniejszą rundkę, zaraz zobaczymy. Teraz może mi pójdzie naprawdę dużo lepiej, mam nadzieję przynajmniej taką, bo nie chcę mi się pieprzyć w takich rundach, których zarabiam, kurna, no... Wiadomo ile. Aha, tak, to jest chyba numer tieru, który mam. Nie wiem, nieważne. Szybciej mnie naprawiaj, bo... Och, rany. Dobra, nie będę wydawał takich pieniędzy. Mógłbym co w sumie tymi Galactic Pointsami to robić, czy tam jak to się tam nazywa. Ale już stwierdziłem, że Galaxy Coins to tak. Ale już stwierdziłem, że nie. Więc tak, ja wam powiedziałem, że już pojazd będzie troszeczkę zmieniony. Nie wiem dokładnie jak, bo nie pamiętam z tych projektów, ale będę wykorzystywał te projekty. Zobaczymy, czy wam się podoba i na razie nie będę też wydawał pieniędzy, ponieważ bardzo możliwe, że będę musiał dokupić dość sporo klocków i pewnie będę to kupował pomarańczowe, ze względu na to, że na razie nie stać mnie na niebieskie i to będzie troszeczkę bez sensu. No dobra, to w takim razie czekamy na kolejną bitwę, mam nadzieję, że znowu będą 7-8 tiery, tylko że tym razem jakoś naprawdę lepiej mi pójdzie, a nie, że dostanę od razu w dupę i będzie słabo.
No, zobaczymy. W każdym razie wiem, że jeśli ktoś mnie bije od tyłu, a ja kogoś gonię, to muszę się zająć tym gościem, który mnie bije od tyłu, bo to się po prostu skończy źle. No to ja tamtego niby będę bił i może go tam ubiję, ale ja wtedy jestem w dupie. A jeśli się odwrócę, to może jeszcze uda mi się zabić tego gościa, który ten... Widzę, że nawet szóste tiery są, co mi się bardzo podoba. Nikt nie jest w tych, w żadnym plutonie, czy po prostu one się tutaj nie wyświetlają. To też jest możliwe, ale coś mi się wydaje, że żeby się wyświetlały, więc chyba nikt nie jest w plutonie. A to dziwne, że w takim razie szóste z ósmymi, tak po prostu. Ciekawe zjawisko. Dobra, gościu, tutaj jedziemy. Swoją drogą, to tak, ja nie wiem, czy ja już mówiłem, że nie chciałem grać z widzami, ponieważ jakoś nie miałem specjalnie ochoty. Wolałem sobie pograć sam, zwłaszcza, że ostatnio nie miałem za dużo czasu na nagrywanie i chciałem sobie po prostu ponagrywać. Tak o zwyczajnie, nie? Bo wiecie, to nie jest tylko to, że ja nagrywam, tylko to mi też sprawia przyjemność, więc chciałem jakąś lepszą przyjemność mieć. To jest, kurna, latająca łódź podwodna? Pozdro. Śmiesznie. Dobra, lecimy, bo tam widzę, że gościu jest jakiś tam. O, fucking hell, dobra. Oberwałem, ale jakoś nie oberwałem. Nie wiem o co chodzi. Aha, widzę, że tutaj jest dwóch. Szczlomy. Dobra, pierdzielę go. Trzeba jechać tędy, bo tutaj nam się zaraz biją i będzie niefajnie, nieciekawie. Co jest? Ja nie mogę skręcać? Nie, no mogę. Coś mi się tutaj popieprzyło troszeczkę, ale dobra, już jest gites. O, fucking hell, dobra. Dobra. Fuck. Ale bez sensu są takie pojazdy. Ja pierdzę, jak ja ich nie lubię. O, fuck! No zajebiście, jestem w dupie. Jestem w dupie. Ja pierdzielę. No ja pierdzielę, ludzie. Dlaczego tutaj nikogo nie ma, no? Ja pierdzielę. Ja się wpieprzam, bo myślałem, że już team mój jedzie. A to się okazuje, że wcale nie. No help me! Gościu, pomóż mi. Pomóż mi tu. O, fuck. Gdzie? Skąd? A, stamtąd. Tylko, że snajpa. Pomóż ty mi. Pomóż mi. Nie widzisz, że nie mogę jechać. Damn. Weź mi pomóż, pało. O, pomóż mi. No co to jest za typo? No, ci to mnie od razu zauważyli, no pewnie, ja pierniczę, dobra. Ale bez sensu, ja pierdzielę. Wychodzę stąd, coś mi tutaj nie idzie znowu. Pierwsze rundy zawsze są fajne, następne są coraz gorsze i to z każdą rundą coraz gorzej, więc naprawdę masakra. 800 tego zarobiłem, dobra, już pierdzielę. Zużyję te 186 i wchodzę do bitwy, bo już mi się nudzi po prostu, chociaż pewnie teraz znowu będzie tak, że będę siedział 10 tysięcy godzin, bo mi nie znajdzie tego, więc bez problemu mogłem po prostu czekać na to, aż mi się zreperuje pojazd i później od razu wbić i wtedy bym nie znalazł, no ale zobaczymy, no mam nadzieję, że tak nie będzie. Co oni tam robią na dworze? Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale jakieś dziwne hałasy tutaj dobiegają z podwórka. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś specjalnie, powiedzmy... Nie wiem, jak to powiedzieć, inwazyjne, jeśli chodzi o moje materiały, mam taką nadzieję. Dobra, jedziemy, po prostu sobie mam nadzieję, że zaraz znajdzie nam bitwę. Już przekroczyliśmy o ponad 10 sekund, już prawie już 15 sekund czas, który nam proponowano na dotarcie do tego. Jeszcze bym w sumie czekał chyba, nie, bo już 30 sekund, dobra, czyli od 10 sekund byłbym w kolejce. No to cóż, troszeczkę słabo, jednak mogłem nie wydawać, niby 186, więc mało, ale... No zawsze coś. Dobra, znalazło nam bitwę. Mam nadzieję, że się opłacało tam to troszeczkę się zreperować, bo tak nie jest. Troszeczkę kiedyś się bardziej opłacało tak reperować. Kiedy wiedziałem, że na przykład dokładnie za 2 minuty się zacznie bitwa, nie? No, dalej mi się jednak podoba mimo wszystko stary system bitew, bo co 3 minuty była bitwa i to było takie fajne po prostu, bo co 3 minuty była bitwa. I było wiadomo, kiedy, za ile będzie bitwa. Jeszcze można było sobie coś w pojeździe pozmieniać przez ten czas, jak na przykład było 40 sekund do bitwy. Albo jak się spóźniłem na bitwę i wiem, że były 3 minuty, no to... O dobra, to ja w takim razie zrobię cięcie, żebyście nie musieli czekać i patrzeć, jak ja po prostu siedzę i czekam na bitwę, nie? Zajebiście. A jak ja bym tak wyjechał, to od razu by mnie zniszczyli. Fucking hell. No nie!
Dlaczego jak ja tam gram po tamtej stronie, to oni nigdy nie wychodzą tam? Co tam ma odwrócić naszą uwagę? Chyba im się udało. Dobra, czekajcie. A, cholera. Patrzcie, rzeczywiście. Wykorzystali to. Fucking hell, no nie. No nie. Kto tam do mnie strzela? Ja pierniczę. Ja pierdzielę, co to jest za gówno? Ja w to nie umiem grać. Chyba sobie zaraz założę nowe konto, będę grał na pierwszym tierze. I tam będę cisnął. Mam nadzieję, że będę cisnął. Ja pierniczę, co za głupie gówno. Nie umiem w to grać. Dobra. Ciśniemy jeszcze troszeczkę, może jedną rundkę i myślę, że zakończymy ten odcinek. Nie będzie on długi. Już bym sobie troszeczkę popowtarzał tego materiału, troszeczkę mam. 648. No dobra, to ostatnią rundkę ciśniemy. Nie, no dobra, już nie będę wykorzystywał znowu tych pieniędzy bez sensu. I tak zarobiłem mało. To już po prostu poczekam troszeczkę dłużej i... No i tyle. No bla 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 bla, 5 sekund, 4 sekundy, 3 sekundy, jak będzie 1 sekunda, to ile to będzie kosztowało? 5 RP, pozdro. Pierdut, dobra. To teraz od razu mam nie wbić do bitwy. Od razu. Po 2 ósme tiery w drużynie i resztę siódmych. Dawaj ta. Tak ma być. Klik, 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 ja tak sobie rozkazuję. No i to coś mi... O, fucking... A nie, dobra, doszło mnie do bitwy. Dobra, prawie. Tylko, że tutaj trzeba, tutaj dwa. Czyli prawie mnie posłuchało. Tylko, że doszedł jeszcze jeden ósmy tier, to go wrzucili do naszej drużyny. Mam nadzieję, że teraz mi pójdzie naprawdę dobrze, skoro są same prawie siódme tiery. No zobaczymy, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, jak to pójdzie. Znając mnie, to i tak dostanę po dupie, bo tak. No i zobaczymy, po prostu. Którędy ja tutaj będę jechał? Tędy. Dobra, zobaczymy, jak to tam jest. Co ty, kurna, mać, robisz? O, tutaj to już ja troszeczkę ten... No, ale dobra, jest jakoś dobrze, mniej więcej. Mhm. Dobra. Jedziemy sobie tutaj. Oho, snajper. O, fucking hell! No nie, nie mogę skręcić. Fuck! No co to jest za gówno taki snajper? Ja pierniczę, no. Jadę, ledwo go zobaczyłem i już jestem w dupie. Nie mogę skręcać. Teraz się będę wpieprzał gdzieś... Kurna, w jakieś dziwne miejsca. Zaraz mnie tutaj zabiją. Ja pierniczę. Co to jest za snajper? Snajper, kurna, i już jestem udupiony, no. Bo gościu do mnie strzelił dwa razy ze snajperki. Ja pierdzielę. Może te snajperki się opłaca mieć rzeczywiście, a nie... Jeszcze utknąłem. No zajebiście. Oho, może tam uda mi się do kogoś strzelić w ogóle. Jakkolwiek. No, mogę napieprzać, ale co mi to da? Nic. Oho, dawaj, napieprzamy! Zabiorę mu chociaż trochę tutaj, dawaj, jeszcze go zabiję. Jasne. Oho, ale jestem w dupie. Oho. No to już nie mam w ogóle czym jeździć. O! Mogłem się ruszyć przez jakiś czas. Super. Tylko gówno mi to dało. Dobra, wiecie co, to było na tyle w tym odcinku. Już mamy na pewno ponad 20 minut, chociaż mój licznik pokazuje niecałe 19, ale zapomniałem go w pewnym momencie włączyć, więc... Więc myślę, że naprawdę jest dużo więcej. Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku. Troszeczkę słaby odcinek, początek fajny, końcówka jak zwykle beznadziejna, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to. Myślę, że w następnym odcinku, który pewnie będzie w sobotę, mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć to, żeby to było w tę sobotę, no to po prostu będzie, jak to się mówi, będziemy budować znowu kolejny pojazd, ponieważ będę się starał zastosować dorad użytkownika Mindtacy, za które dziękuję, za projekty dziękuję i w ogóle dzięki i tyle. Więc to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że nikt wam się podobał, zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!